Witajcie! Troszeczkę widzieliście ostatnio bałagan. Nie mogłem tutaj tego całego nagrać wszystkiego, bo akcja była szybka. Raz, dwa, że miałem pomocnika, który nie bardzo chciał, żeby być na filmie, więc nie byłoby zupełnie jak, ale tak, słuchajcie, przyczepa postawiona, tu dłużyca poskładana, jest rurka, w sumie można ją samemu złożyć, próbowałem, także prawie całą złożyłem bez problemu. Także to jest to. Tutaj tą przyczepę tak wcisnąłem. Aha, tu widzicie zetor wstawiony, koleba trochę dalej. No nie zmieściła się przyczepa, żeby ją tutaj między ten rozsiewacz wapna wcisnąć, a tamtą kolebę. Co jeszcze? Słuchajcie, próbowałem koła napompować, ale to nic z tego nie wyszło. Niestety. A tu jest jeszcze gorzej, bo tu bym może i to dopompował, ale zobaczcie, ten wentylek jest tu schowany i kurczę, nie da rady. Trzeba będzie wołać wulkanizatora, niech to zmieni czy cokolwiek. Co jeszcze? No chciałem odpalać tego tura, ale sprawdziłem stan oleju, no niestety oleju tam nie ma w tym, więc trzeba sporo dolać. Sprawa się wyjaśniła, bo bałem się, że to coś innego, gorszego, a tu okazuje się, że tylko i wyłącznie to jest kwestia oleju. Teraz tak, mówiliście tutaj, że jakieś zęby są szerokie, zobaczymy, które to są te szerokie, bo ja ich jakoś nie widzę, ale się nie znam, to może dlatego nie widzę. O co tu chodzi? Może to jest to szerokie, co? Tutaj jest jeszcze taki, ale jeszcze żyje, to nie będziemy go ruszać. Aha, bo ten jest wąski, on widzę jest taki półokrągły. Ten, a ten jest płaski, to o to chodzi, co? Pewnie. Bo nic innego mi tu do głowy nie przychodzi. Także, no chciałem go ściągnąć, ten kultywator, żeby było jak robić, ale może jak ja pojadę, Jarek by uzupełnił ten olej w tej skrzyni. I wtedy on bez problemu to podniesie, to się wyciągnie przyczepę. Tu na razie dyszel tak dla spokojności, żeby można było tutaj jakoś, nie wiem, wykosić czy coś. Dyszel jest podniesiony, on tu nie będzie przeszkadzał. Na razie przyczepa swoje musi, że tak powiem, odstać. Tutaj pług postawiony też na razie nie będzie przeszkadzał. No i zawieszenia do zetora, to trzeba po prostu się tym zająć, bo nie ma innego sposobu na to. Brony tutaj. Tutaj lekkie, tutaj ciężkie. Patrzę jeszcze tutaj, słuchajcie, na te ciężkie, czy to są te same, co teraz kupiłem. Tu wygląda na klucz 32. Taki kawał zęba to jest. Zobaczmy te, co są na przyczepie, bo też będę wiedział. Tak, to jest to samo. To jest ciężka, mocna brona. Kurde, blade. Dobrze jest. Dobrze, że to taki sprzęt, bo to się... To jeść nie woła, ale zęby długie też widzę. Tu niektórych kilka jest krótkich, ale tu kurczę blade, zobaczcie to pole. Tu są kurde chyba, nie wiem, nie zużyte za bardzo te zęby. W każdym razie to jest dobre narzędzie, potrzebne. Na dwa ciągniki się pojedzie, będzie dobrze. No i co? I potem będzie jeszcze sytuacja taka, że zrobimy remont burt. I będzie tyle. Następnie co? To muszę jeszcze tutaj poskładać, słuchajcie. Kombajn, oczyścić go z tej całe te szmaty, pozabierać mu to, też powiem Jarkowi, żeby ten, bo ja po prostu mówię, no idę się szykować, no i to po prostu nic z tym nie zrobię i będzie do sprzedania albo na części, albo w całości, ale podejrzewam, że sprzedam to na części, bo nawet jakbym chciał w całości, to gdzieś to tak, a resztę co się nie sprzeda, to pociąć albo coś z tym zrobić, bo tu konstrukcja tego też jakaś, nie wiem. Nie mam pomysłu. W każdym razie na pewno pójdzie na sprzedaż. To taki króciutki, słuchajcie, filmik. Macie. Ja mam. Jest ok. To tyle. Trzymajcie się i chyba następny film to już będzie z Niemiec. Cześć.